To przecież niemożliwe, odparł. Taka jest właśnie opinia większości ludzi. Słychać to z wielu stron. Jezus był z pewnością dobrym człowiekiem, stanowił wspaniały przykład i tak dalej i temu podobnie. Jan żył w czasach, w których ludzie mówili dokładnie tak samo, stosowali podobne wymówki. Właśnie dlatego Jan od razu podkreśla, że na początku było Słowo. To Słowo było u Boga i było ono Bogiem. W całej swojej Ewangelii będzie pisał właśnie o samym Bogu. On z pewnością jest Bogiem, gdyż inaczej wydarzenia układałyby się odmiennie. To Słowo było Bogiem, akcentuje z największą mocą. Potem zaś w 14 wierszu pisze, a Słowo, chodzi o osobę odwieczną, Syna Bożego, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. A więc Słowo stało się ciałem i przez to było także człowiekiem. Urodził się Pan Jezus w Betlejem. Wszyscy wiemy, co wydarzyło się blisko 2000 lat temu. Ale to nie był początek Jego historii. Stale powinniśmy pamiętać, że On istniał od początku. Jakkolwiek Bóg objawiał się ludziom od początku poprzez swoje stworzenie, teraz widzimy Go całkiem wyraźnie, gdyż Słowo stało się ciałem, które zamieszkało wśród nas. Może przypominasz sobie pierwsze znaczenie Arki Przymierza i namiotu spotkania. Bóg chce żyć między ludźmi. Dokładnie to samo dostrzegamy w przyjściu Pana Jezusa na świat. On jest jak Arka Przymierza. On też powiedział o sobie, każdy, który mnie widzi, widzi Ojca mego. Nigdy przedtem Ojciec nie objawił się tak wyraźnie, jak właśnie teraz, przez Jezusa Chrystusa, gdy Bóg stał się człowiekiem. Ta księga opisuje owe lata pobytu wcielonego Boga na ziemi. W Ewangelii świętego Jana znajdujemy w wierszu 14 takie słowa. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Słowo ciałem się stało. Czy wiesz, co niezwykłego wydarzyło się, gdy Jezus przyszedł na ziemię? A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Można by to także przetłumaczyć. Ciemność jej nie ogarnęła, czyli źli ludzie nawet go nie zauważyli. O tym właśnie mówi wiersz 10. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Wiersz 11 dodaje, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Nie rozpoznali, nie zwrócili nań uwagi, nie przyjęli go. Można powiedzieć, że przyszedł na świat jako Syn Boży, ale ponieważ ludzie oddalili się od Boga, prowadząc grzeszne życie, wyobcowali się i gdy przyszedł, nie rozpoznali go, dlatego też go nie przyjęli. Czy widzimy teraz wyraźnie, jak daleko odeszliśmy od Boga? Gdy Bóg stworzył człowieka, stworzył go na swe podobieństwo. Pan Jezus także jest nazwany Bożym obrazem. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Gdy jednak te dwa obrazy się spotkały, człowiek w międzyczasie tak daleko odszedł od Boga, że nie tylko go nie rozpoznał, ale i odrzucił. Zauważmy jednak, że kolejny wiersz, 12, przekazuje coś pozytywnego. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał moc i siłę stać się dziećmi Bożymi. Czyż to nie wspaniałe, że Pan Jezus stał się człowiekiem, przyszedł do ludzi na świat i ci, którzy go przyjęli i zaakceptowali w swoim życiu,
mają moc stać się dziećmi Bożymi, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Możemy dzisiaj, podobnie jak ci, którzy wtedy przyjęli Chrystusa, narodzić się z samego Boga. Jak wielki jest to cud! Geboren worden uit God zelf, dat is een enorm wonder. Tym zaś, którzy go przyjęli. Wybraliśmy to miejsce, gdyż w Ewangelii świętego Jana tu właśnie wartko zaczęły się toczyć wydarzenia. Ewangelista Jan, zanim stał się uczniem Pana Jezusa, był uczniem Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był heroldem Jezusa Chrystusa, zapowiadającym Jego nadejście. Jan Chrzciciel swoją młodość przeżył w tej właśnie okolicy. W Ewangelii Jana pięknie o tym mówi wiersz 6. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Myślę, że jest w tym coś specjalnego. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy o nim. Jan przebywał na pustyni aż do chwili swego posłania dla Izraela. Możemy sobie wyobrazić, że jeszcze jako nastolatek przebywał na pustyni, by poznać Boga, usłyszeć Jego głos, nauczyć się z Nim obcować. Dlatego napisano, że został posłany przez Boga. Możesz być Bożym posłańcem tylko wtedy, jeżeli nauczyłeś się z Nim żyć. Ważne, abyśmy sobie to uświadomili. Gdy dzisiaj organizujemy jakieś spotkanie ewangelizacyjne, staramy się przyciągnąć ludzi poprzez plakaty. Czasami zapraszamy grupę muzyczną. Ale oto widzimy człowieka posłanego przez Boga, który przebywa na pustyni i nawołuje: pokutujcie, prostujcie ścieżkę pańską. Tysiące ludzi przechodzi obok niego, z Samarii, z Judei. Miejsce to bowiem leży na trasie pielgrzymki do Jerozolimy. Ale przychodzą też specjalnie, ponieważ chcą słuchać Jana właśnie tam, na pustyni, gdyż jest on Bożym posłańcem. Ktoś kiedyś powiedział, że kaznodzieja, który przyciąga ludzi do Boga, to taki, który sam usuwa się w cień. Była to z pewnością prawda w przypadku Jana Chrzciciela. Przebywał na pustyni aż do momentu, gdy miał wypowiedzieć swój manifest do Izraelitów. Dlatego właśnie napisano: był człowiek posłany od Boga. Myślę, że jest to istotne nie tylko w przypadku oficjalnie przygotowanych głosicieli Ewangelii. Dzisiejszy świat potrzebuje ojców, matek, chłopców, dziewczyn, którzy chcieliby nauczyć się słuchania Boga w ciszy, wnikania w Jego Słowo i życia z Nim. Gdy Jan występuje, to nie poprzestaje na mówieniu, lecz równocześnie zaczyna chrzcić. Wszyscy idą do rzeki Jordan, zieloną wstęgą przecinającej pustynię judzką. Tutaj właśnie chrzci ludzi, chcąc, by byli obmyci z grzechów, by byli gotowi na przyjęcie Pana Jezusa, gdy do nich przyjdzie. Zbliżmy się do rzeki, by usłyszeć